Tak wyglądał teren parku kąpielowego w Wiśle pod koniec 2019 roku. Prace przy budowie basenu przeciągały się w czasie. Wielokrotnie informowaliśmy o utrudnieniach i nowych planowanych terminach zakończenia tej inwestycji, ale wreszcie udało się zakończyć to zadanie. Nareszcie, bo w zasadzie 3 lata trwała budowa, pandemia trochę pokrzyżowała szyki. Nie ukrywam, że również i wykonawca trochę nam psikusów popłatał tutaj przy realizacji tego zadania, ale nareszcie się udało. Mam nadzieję, że też i do pogoda dopisze, bo teraz kilka dni zapowiada się takich trochę gorszych, ale mam nadzieję, że to też nam trochę być może na tym samym początku pomoże w tym takim pełnym rozruchu obiektu. Uroczyste otwarcie miało miejsce wczoraj 25 czerwca. Z basenów można już korzystać, a jakie atrakcje czekają na odwiedzających, o tym prezes spółki Baseny Wisła Jakub Stasiewicz. Kompleks zmienił się diametralnie, staraliśmy się sprawdzić dużo nowoczesnych rozwiązań. Zależało nam na tym, żeby to było atrakcyjne nie tylko jako basen, ale żeby cały kompleks przyciągał ludzi i był takim sercem Wisły. I dlatego podzieliliśmy to na kilka stref. Jest strefa ekstremalna, w strefie ekstremalnej mamy zjeżdżalnię, jest strefa relaksacyjna, gdzie mamy sztuczną falę, gdzie mamy plażę piaszczystą, gdzie mamy piękne leżaki, gdzie mamy parasole, mamy boisko do siatkówki, mamy sportowy basen, mamy korty tenisowe, mamy kino letnie, mamy system nagłośnienia, jest naprawdę rewelacyjnie, zapraszamy. Baseny to nie wszystko, na terenie kompleksu będzie się działo, zapewnia prezes spółki. Staramy się jak najszybciej odpalić dyskoteki, dancingi, kino letnie, turnieje siatkówki, różnego rodzaju konkursy, także prosimy o śledzenie naszych mediów społecznościowych, na pewno tam będziemy przekazywać wszystkie informacje. No i ważne pytanie, parking, czy będzie parking, czy można tutaj dojechać? Oczywiście można tutaj dojechać, w Wiśle wiemy, jest duży problem z parkingami. Nasz sąsiad, Ośrodek Przygotowań Paralimpijskich Start, przygotował dla Państwa parking bezpośrednio przy obiekcie. Dodatkowo przy ulicy Górnośląskiej też mamy szereg miejsc parkingowych. Baseny będą otwarte w sezonie letnim codziennie w godzinach od 10 do 18. Cenowo wygląda to w ten sposób, że na początku lipca mam promocję parapetówkową, 25 zł dla dorosłych, ulgowy 9 zł. Później ceny rosną. Rosną dla osób, które są spoza Wisły, mianowicie będą wynosić 49 zł osoba dorosła, 19 ulgowy, ale jeżeli ktoś zostaje na noc w Wiśle, cieszy się 20% rabatem. Na terenie kompleksu basenowego będzie mogło przebywać docelowo ponad 1000 osób. Obecnie limit to 600. Mam ograniczoną ilość miejsc z 600 do 300, ale ten limit nie uwzględnia osób zaszczepionych, dlatego proszę Państwa, proszę się nie dziwić, że zadamy pytanie, czy są Państwo zaszczepieni. Oczywiście nie oczekujemy odpowiedzi. Jeżeli Państwo nie chcecie odpowiadać, rozumiemy, ale my musimy to policzyć. Nie wszystko jest jednak dokończone. Kładka na Wiśle, którą między innymi dojdziemy do basenów, ma zostać oddana do użytku jesienią. Mostek będzie we wrześniu, niestety nie dało się wcześniej, nie dało się tego przesunąć później. Mieliśmy związane ręce z środkami zewnętrznymi, także przepraszamy za utrudnienie, ale niestety ten rok jest rokiem covidowym, jest dosyć specyficzny. I na koniec trochę historii. Przenieśmy się do 1932 roku, bo właśnie wtedy powstał modernistyczny park kąpielowy w Wiśle. Wiele osób wspomina to miejsce z sentymentem, jak również wieżę do skoków, której na chwilę obecną nowy kompleks basenowy nie ma w swojej ofercie. Nie ma, ale wróci, bo wiemy, że faktycznie każdy gdzieś wspomina tę trampolinę, każdy wspomina skoki z dychy tak zwane i liczymy, że od przyszłego sezonu wróci też i trampolina. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.